Eluwina. Nikt tak nie mówi. Co z tego? W tym filmie powiem wam o mojej nowej inicjatywie, która będzie zamiast Crown Foil, dropienia tego syfu. Będzie to tak naprawdę coś, co miało być na kanale i ono było w pewnej formie, ale teraz zrobiłem lepszą formę. I to będzie inwestowanie wspólne z wami. W sensie ja wam daję pieniądze i wy se inwestujecie tak jak chcecie. I jest losowanie, kto ma jedna osoba, która tam wygra i ten, kto wygrał, ten może mi napisać inwestycje do stówki. No i ja te inwestycje mu daję i przez pół roku ogólnie ta osoba sobie może robić profit moimi pieniędzmi i to, co zrobi profit, no to trafia na jego konto. Tadam! Pierwsze losowanie wygrał Pipi. Żeby wziąć w tym udział, no, trzeba mieć Giga Johna lub wyżej. Takie są zasady. I ogólnie to powinno być co miesiąc i powiem wam, dlaczego nie będzie. W sensie za chwilę pewnie to zobaczycie sami, ale obiecuję, że będzie to coś, co będzie cykliczne. Przynajmniej raz na pół roku będzie, ale a ogólnie to będzie tak, że co miesiąc się będą zbierały na to pieniądze. Więc tak jakby, jeżeli by nie było tego przez pół roku, no to potem weźmiemy przez te pół roku zbierane pieniądze i powiedzmy tam będzie, nie wiem, 8 dych miesięcznie czy coś takiego, no i to wrzucę na raz dla jednej osoby. Więc będzie to kumulacja w pewnym sensie, że żadne pieniądze z tego nie będą przepadały. I już tłumaczę, jeszcze zasady trochę, bo chodzi o to, że po prostu ja chcę to mieć jednak na swoim koncie, żeby moje pieniądze były w pewnym sensie przeze mnie, żeby nie było tego czegoś, że ktoś sobie po prostu weźmie te pieniądze, nie? No bo jednak stówka dalej jest moja, resztę co sobie zarobisz, to jest twoje. Żeby te inwestycje miały jakiś sens i żeby one miały tą korzyść dla tego, kto je robi, bo ja w sumie z tego korzyści żadnych nie mam. No i tu sobie Pipi zażyczył, za chwilę wam pokażę co, akurat tu jeszcze ładuję do magazynu. Zażyczył sobie Outsidersy, Gambity i Outsidersy z Antwerpu. Za równą stówkę, tak naprawdę, kurde blada, się laguje. No i co więcej w sumie mogę powiedzieć. Jaki byłby problem, gdyby to miało być co miesiąc? Bo Pipi ma ogólnie czas pół roku, żeby tym zarządzać. Taki jest czas, na tyle się umówiliśmy, ma pół roku na te inwestycje. Po pół roku po prostu ja podsumowanie robię, co mu się udało zrobić, co nie. Jeżeli zrobi jakieś ciekawe ruchy, na przykład coś weźmie i sprzeda i se zarobi, no to wiadomo, że to gdzieś tam będzie odznaczone i tak dalej, i tak dalej. Ale co jeszcze jest w tym wszystkim dosyć ważne, to to, że gdybym ja miał kupować co miesiąc nowy magazyn i prowadzić 6 osób, to wiadomo, że byłoby to dosyć duże wyzwanie logistyczne, które, jak pewnie się sami domyślacie, no nie jest zbyt możliwe do przeprowadzenia. Dlatego w celu uniknięcia tak jakby tych problemów, po prostu zdecydowałem się na przeprowadzenie tego w takiej formie, że co jakiś czas będę po prostu mówił do gigajohnów, ej, bo to jest ten moment, kiedy ja będę losował, nie? No i powiedzmy wtedy sobie wrzucam taki filmik, tam jest losowanie na Discordzie. No i wiadomo, że ten, kto ma rangę, ten zobaczy filmik, więc będzie wiedział, co ma robić. No i na takich uczciwych zasadach to mniej więcej sobie funkcjonuje. Pierwsze, tak jakby takie losowanie wygrał Pipi, więc spoko. No i co ja mogę powiedzieć? Jeżeli Pipi będzie zarabiał, no nie, albo będzie w ogóle robił tu jakieś ruchy, no to będą z tego filmy, bo w sumie taka jest moja korzyść, że będę miał dodatkową serię. I może wy się tam coś z tego pośmiejecie, ewentualnie powiecie, wow, ten Pipi naprawdę jest mądry, a Pipi se może przez to zarobić. I mam nadzieję, że w przyszłości zarobi na tym dużo więcej ludzi. Więc taka moja inicjatywa, ona miała być i jest. Także mam nadzieję, że będzie to coś miłego. I chciałbym to w przyszłości rozwinąć na trochę wyższy poziom, ale na ten moment powiedzmy sobie, że jeszcze powiedzmy zamrażanie dużej ilości pieniędzy nie jest wskazane. Więc poczekamy sobie jeszcze na to, ale oby wszystko szło w dobrym kierunku. To na tyle. Trzymajcie się. Hej.